Cześć, nie jestem Nexu, jestem Mondar i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale w ramach wiosennego maratonu. I no cóż, ostatnich dwóch progów kciuków w górę nie udało wam się wbić i wiecie co, ja was nie chcę podpuszczać, ale nie jesteście takimi kozakami, żeby do 24 dobyć tutaj 1000 ocen pozytywnych, żeby kolejny materiał pojawił się już jutro. O godzinie 14, ale wiecie co, przecież wy nie jesteście takimi kozakami, Tym bardziej, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś tego kanału, jeżeli nie, to zasubskrybuj go teraz, ponieważ dobijamy 70 tysięcy widzów do końca roku szkolnego, z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej, a w dzisiejszym materiale pora przyjrzeć się kolejnym przerażającym stronom Wikipedii, których chyba lepiej nie czytać. Zatem moi drodzy, rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść drugiej części przerażających stron Wikipedii. A materiał otwieramy czymś naprawdę mocnym. Lista niecodziennych śmierci. Jak sama nazwa wskazuje, jest to artykuł, który zbiera w sobie oraz opisuje wszelkie niecodzienne zgony. Szczerze, artykuł jest niezwykle długi. Opisywane zgony sięgają już starożytności, antyku. A sama lista ciągnie się przez stulecia, a najświeższy zgon na niej zapisany pochodzi z 2020 roku. I wiecie co, ta pozycja nie jest aż tak hardkorowa jak co niektóre, więc myślę, że mogę wam ją przeczytać, żeby nadać wam trochę kontekstu, o co tu w ogóle chodzi. 54-letni mężczyzna z Massachusetts w Stanach Zjednoczonych zmarł po zjedzeniu 1,5 torby czarnej lukrecji każdego dnia przez kilka tygodni, co spowodowało tak niski poziom potasu, że jego serce zatrzymało się. Lukrecja zawiera kwas glicyryzynowy, który wraz z metabolitem kwasu glicyretynowego zaburza poziom potasu w organizmie, naśladując hormon aldosteron, powodując nadmierne wydalanie składnika odżywczego w przypadku nadmiernego spożycia, stan określany jako pseudohyperaldosteronizm. Naprawdę przy niektórych pozycjach ciarki mogą was przejść. Gold Base. Baza złota. Jest to położona w Stanach Zjednoczonych międzynarodowa kwatera główna Scientologii. Stanowi dom dla wszelkiej maści liderów organizacji, czy też miejsce często odwiedzane przez celebrytów, takich jak Tom Cruise. I chociaż na pierwszy rzut oka sam teren nie wydaje się być czymś dziwnym, niecodziennym, niepokojącym, to jednak nic bardziej mylnego. Dokładna liczba mieszkańców Złotej Bazy nie jest znana. Osoby w niej działające usiłują zrobić wszystko, by utrzymać swoją działalność w tajemnicy. Niestety nie do końca wiadomo, co dzieje się w strukturach Złotej Bazy, jednakże sam dokopałem się do kilku informacji właśnie poprzez artykuł na Wikipedii. Podobno warunki panujące tam mają być dość surowe. Większość pracowników zarabia jedynie $50 za 100 godzin tygodniowej pracy. Dla porównania, lider organizacji, David Miscavige, żyje życiem całkowicie luksusowym każdego roku. Każda forma sprzeciwu jakiemukolwiek warunkowi, zasadzie, prawu panującego w Złotej Bazie kończy się mocnymi karami. Przykładowo, jeden ze świadków stwierdził, iż nakazano mu biegać wokół pomarańczowego słupa codziennie od 7 do 21.30. Z okazyjnymi przerwami co pół godziny na 10 minut oraz odpoczynkiem na obiad i kolację. Ta syzyfowa praca trwała aż 120 dni. Ponadto kontakt ze światem zewnętrznym jest niemalże niemożliwy. Telefony komórkowe są zabierane, brak tutaj do internetu, prasa czy poczta są cenzurowane i tym podobne. Rzekomo ucieczka ze złotej strefy jest niestety niemożliwa. Jej granice strzeżone są przez wysoki płot, dodatkowo zdobiony przez ostre kolce na swoim szczycie. Niestety przez pewne regulacje prawne, których do końca nie rozumiem, więc nie chcemy tutaj kogoś wprowadzić w błąd, policja nie jest w stanie zainterweniować. Otóż jest to kościół scjentologiczny. Jest chroniony pierwszą poprawką do Konstytucji Stanów Zjednoczonych.
Już samo opowiadanie o tym przyprawia mnie o ciarki, tym bardziej jeżeli pomyślisz, jak wielkie okropieństwa mogą się tam dziać i w jak niekorzystnej sytuacji znajdują się ludzie, o których wcześniej opowiedziałem. Z dokładniejszymi szczegółami możesz zapoznać się w artykule na Wikipedii, jednak uwaga, nie są to zbyt miłe rzeczy do czytania. Na jednej z pozycji chciałem w tym filmie zawrzeć artykuł opisujący sprawę jakiegoś seryjnego mordercy, przestępcy czy czegoś takiego. Ponieważ tak, są to naprawdę przerażające artykuły i pierwszą myślą, która przyszła mi do głowy, był oczywiście John Wayne Gacy, jednak o tym gościu nagrałem już kiedyś materiał. I opisałem całą sprawę tego zwyrodnialca, więc jeżeli macie mocne nerwy i chcielibyście się czegoś o tym dowiedzieć, to gorąco zapraszam, ale uwaga, jest to jedynie materiał dla starszych odbiorców. Podczas robienia researchu do tego materiału natrafiłem na bardzo interesującą sprawę, która nie jest do końca związana z jakimś seryjnym mordercą. Jest to sprawa Jacka Gilberta Grahama. Człowieka urodzonego 23 stycznia 1932 roku w Denver w Colorado. Na omawianej dzisiaj Wikipedii znalazł się pełen artykuł opisujący pewną zbrodnię, której ten człowiek się dopuścił. Miała ona miejsce 1 listopada 1955 roku. Historia brzmiała następująco. Grahame wraz ze swoją matką przyjechał na międzynarodowe lotnisko w Denver. Relacja między Jackiem a jego matką Daisy była dość dziwna. Zgodził się on podwieźć ją na lotnisko, gdyż ta miała lecieć do swojej przyrodniej siostry. Na Alasce. Matka i syn powiedzieli sobie do widzenia i do zobaczenia wkrótce. Jednak już nigdy się nie zobaczyli, gdyż krótko później, kiedy samolot wzbił się w powietrze, okazało się, iż syn pozostawił matce niespodziankę. Dynamit w jednym z bagaży. Wkrótce później na niebie samolot zapłonął, a w tej katastrofie zginęły 44 osoby. Jack wkrótce później został aresztowany. I co interesujące, na tamten moment w amerykańskim prawie nie było punktu związanego z wysadzeniem w powietrze samolotu, więc w teorii w oczach prawa Grahame nie zrobił nic złego. Jednak wkrótce później został skazany za umyślne zamordowanie swojej matki. Jack został skazany na śmierć. Zmarł 11 stycznia 1957 roku w wieku 24 lat. Przed śmiercią zapytano go o ostatnie słowa. Zimnym, pustym głosem wypowiedział następujące zdanie. Jeśli chodzi o wyrzuty sumienia dla tych ludzi, nie mogę nic na to poradzić. Każdy płaci i wykorzystuje swoje szanse. I tak to już jest. A na sam koniec pozostawiłem coś naprawdę ekstremalnego, więc jeżeli jesteś osobą młodszą, bądź nie wiem, twój próg lęku jest dość niski, to być może pomij tę pozycję i przejdź do następnego segmentu. Już? Dobrze, no to możemy brnąć dalej. Na sam koniec pozostawiłem mroczną historię norweskiej grupy black metalu, która została spisana w pewnym artykule na Wikipedii. Być może część z was słyszała o zespole Mayhem. To właśnie niego tyczy się ta historia. Jest to zdecydowanie najbardziej szalona grupa muzyków, o jakiej kiedykolwiek słyszałem, szczególnie z wokalistą zespołu na czele, Per Olinem, czy też lepiej znanym jako Dead, martwy. Dead był dość osobliwą postacią. Przykładowo całym sercem wierzył, że zginął w wypadku w dzieciństwie, a obecnie żyje w rzeczywistości przypominającej sen. Przed swoimi występami muzyk malował swoją twarz tak zwaną trupią farbą, jak to lubił ją nazywać, a także zakopywał swoje ubrania w ziemi i pozwalał im gnić przez wiele dni, tylko po to, by później założyć je na scenie. Głównie dlatego, iż jak sam twierdził, chciał, by smród grobu przenosił się za nim po scenie. Także przynosił tam martwe wrony i wąchał je, by, jak to sam ujął, jego nozdrza były wypełnione zapachem śmierci. Jednak najbardziej mrożąca krew w żyłach część tej opowieści miejsce miała w 1991 roku. Dead wraz z dwoma członkami zespołu, Euron Maesem, jeżeli źle to przeczytałem, to przepraszam, oraz Hellhammerem.
Spędzał czas w pewnej chatce położonej w środku lasu. Przez większość czasu rzekomo miał pałętać się po lesie bez celu, cały czas strzelając ze strzelby. 8 kwietnia wydarzyła się prawdziwa tragedia. Euronymous zauważył, iż Dead zamknął się w swoim pokoju i nie odpowiadał. Zaniepokojony, wszedł do środka przez otwarte okno i jak się okazało, 22-letni wówczas Per Olin popełnił samobójstwo. I w tej chwili naprawdę wolę oszczędzić wam szczegółów, jest to naprawdę obrzydliwa rzecz. Zmarły pozostawił także po sobie list samobójczy, w którym stwierdził, iż niedługo wybudzi się ze snu. Niedługo później w grupie miało miejsce jeszcze kilka innych przerażających rzeczy, o których wolałbym tutaj nie opowiadać, jednak coś, co uważam za szczyt, wydarzyła się niedługo później, kiedy grupa wydała nowy album zatytułowany Dawn of the Black Hearts. Na jego okładce znalazło się zdjęcie martwego Deada, którego z oczywistych względów tu nie pokażę, jednak sam obrazek jest niezwykle makabryczny. Historia jest przerażająca i została opisana w kilku artykułach na Wikipedii, które razem mogą stworzyć łączną, nierozerwalną, jakże niepokojącą całość, obrazującą tę naprawdę przerażającą i jakże unikatową historię. I moi drodzy, to byłoby już na tyle w dzisiejszym materiale i ogromnie dziękuję wam za jego oglądanie. Jeżeli ten materiał ci się spodobał, to proszę zostaw pod nim kciuka w górę, jeżeli będzie ich tutaj 1000, to kolejny materiał pojawia się już jutro o godzinie 14, ale tak jak już mówiłem, nie jesteście takimi kozakami, żeby wbić to do 24, co nie? Ha, przekonajmy się. Zasubskrybuj proszę ten kanał, jeżeli jesteś tutaj nowy, ponieważ dobijemy 70 tysięcy widzów do końca roku szkolnego. Naprawdę nie brakuje wiele i myślę, że mamy ogromną szansę, by plan ten stał się rzeczywistością. Słowem końca chciałbym pozdrowić następujące osoby. SX Szymon oraz Michało505. Pozdrowienia lecą do was serdecznie, was wszystkich pozdrawiam. Jeżeli ty także chcesz zostać pozdrowionym w kolejnym materiale, to daj mi proszę o tym znać w komentarzu na dole. Tymczasem do usłyszenia w kolejnych materiałach, jednak jeszcze nim skończymy, zapraszam cię serdecznie na mojego Instagrama, Snapchata, Twittera, wszystkie linki znajdziecie w opisie, oraz przede wszystkim na mój serwer Discord Kosmiczne Bagiety, gdzie to możesz popisać z wieloma wspaniałymi osobami, pogadać ze mną na kanale głosowym, popisać ze mną i tym podobne. Bardzo serdecznie zapraszam. A tymczasem ten film już dobiega końca, do usłyszenia wkrótce i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Mówił do was Mondar, miłego dnia wam wszystkim, trzymajcie się ciepło, cześć!